Pokaż Kawusia. Dziś szef kuchni serwuje wegańskie ziołaski, które mają być a la chipotle cheddar. Nie dość, że mięsne to serowe, a wegańskie. Mam nadzieję, że będą dobre. I teraz małe popa, bo nie wiem, która jest godzina jeszcze. Która jest godzina? 17:38. What? Tam się wydaje, że 35 zaczęłam gotować, ale to jest niemożliwe. Seler jest 38? Tak. A to seler, wyschnął seler, to ja nie wiem. Teraz naprawdę zagwozdka życia. Dziwnie pachnie. Kici, tu kocica, nie mała zjadnica, z kasiuli i odlistuła. Coś tam Dracula. Mieliśmy taki o, sobie wynalazek i teraz ja tutaj mogę być prawdziwy grillnieś, mam te kiełbaseczki. I tutaj tak, o, o, tutaj sobie mogę obrócić, pięknie tutaj, oj, to wróciłam kiełbaskę. Czego na kamerze nigdy nic nie wychodzi? Jak dzióbka oceniasz kiełbaski? Tylko głośno. 6,8/10. Nie, delikatnie czułem też smak spalnicy, tak że może troszkę za długo były na patelni. Właśnie im dłużej je przegryzałem, tym bardziej czułem taki jałowy posmak. Niekonkretny, także... Zdecydowanie nie były najlepsze. Nie słuchajcie go! 10/10 polecamy, przepyszne, dobra kaloria, z Lidla są. Czy wyglądam jak 7 nieszczęść? Tak. Czy się czuję jak 7 nieszczęść? Tak. Ale wiecie co? Właśnie wróciłam z Rossmana. I był na promocji już bardzo blisko kas. Krem. Nie taki do twarzy, nie do ciała. Krem czekoladowy Roberta Lewandowskiego, który jest powiedzmy bardziej trochę fit niż Nutella. Czekoladowo-orzechowy dokładnie. Taki, który ma być naprawdę zbliżony do Nutelli chyba. I był na promce. I tak jak mówiłam, był blisko kas. I prawdopodobnie to jest ten element, który zadziałał na moją głowę, bo szłam do kasy i szłam bardzo powolutku. Jak patrzę, krem orzechowy, znaczy czekoladowy. To, że tam są orzechy, to jest dodatek, co nie. Wiecie, kobieta przed okresem, czekolada, ona ją widzi z daleka. I tak właśnie trafił w moje ręce ten krem i zaraz wam go pokażę. Ja mam pojęcia, czy jest dobry. Ale się już nim jaram. Uwaga, wygląda on tak. Pewnie macie lustrzane odbicie, bo nagrywam to przednią kamerką. Tak czy siak, wygląda tak. I zaraz go chyba sobie nałożę na palec. Bo Patryk ma zajęcie z angielskiego w salonie i nie chce tam hałasować, bo salon mamy z aneksem kuchennym. Więc it is what it is, a ja nie mogę dłużej żyć w niepewności. Dobra, próbuję. Najpierw test węchu. Pachnie ładnie. Tak. W miarę podobnie w sumie. On pachnie jak Ferrero Rocher. Kurde, jest taki dość rzadki chyba. Teraz, żeby nie było żadnych hejtów na mnie, że tam palucha tak delikatnie zamoczy z boczku. Ale ja przed chwilą myłam ręce, więc mogę. Dobra. O matko. Dosłownie smak Ferrero Rocher. O! Ja. Kosztował 13 zeta. Nie wiem, ile kosztuje teraz Nutella. To już nie ma tego dużo, 250 gramów.
Zaraz sobie sprawdzę, ile kosztuje taka normalna nutelka. Taka prawilna, wiecie? To jest turbo dobre. Patrzcie, jaką pyszną kolację mi mój cudowny, wspaniały, najkochańszy chłopak przygotował. To jest pieczony camembert i czosnkowa bagietka. Miam, 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 miam. Tak, cichutko będzie teraz? Tak, teraz jest cichutko. Widać mnie w ogóle? Widać, widać. A, to dobrze. Fun fact, nagrywałam. Moja przerwa strona. Na nawodnienie. Nie no, ten człowiek naprawdę, jakby było 6 szklanek rozłożonych na blacie i jedna z nich byłaby moja, 5 jego, to on by i tak wziął moją. Naprawdę, nie wiem dlaczego. Tak bardzo ci smakuje moja ślina. Uwielbiam ją. Ciekawe. W każdym razie nagrywałam i gadałam do was przez dobre 5-10 minut, jednocześnie wyciągając rzeczy do obiadu. Z tym małym szczegółem, że nie włączyłam nagrywania, więc pogadałam i w ogóle byłam tak zadowolona z tego, że tak fajnie mi to wyszło. I się skapnęłam, że to nie jest nagrywane. Wtedy, kiedy już chciałam wyłączyć. Że. Pewnie drugi raz, jakbym teraz starała się wam powiedzieć to samo, to by już mi nie wyszło tak samo fajnie jak wtedy. Tak czy siak, chciałabym zauważyć, że to, że teraz robię po raz kolejny przy was tofu z makaronem ryżowym, w ogóle chińszczyznę, to nie znaczy, że my to jemy często, bo tak naprawdę ostatni raz jedliśmy to, kiedy ja to nagrywałam, czyli dawno. Ale akurat tak jakoś zawsze się składa, że kiedy nagrywam, to mamy w planach na obiad. Ale może po prostu to jest kwestia tego, żebyście tyle razy to musieli zobaczyć, aż w końcu zrobię wam smaka i sobie idzie dobre. Jak już robi setny raz to tofu, to musi być takie dobre. I spróbujecie, szczególnie jak wcześniej nie próbowaliście tofu. I się przekonacie i to będzie dzięki mnie. Dlaczego zawsze nagrywam o tej porze i dlaczego tak często akurat nagrywam, jak robię obiad? I bierze się to z tego, że po prostu pracuję. I skoro pracuję, a pracuję na etacie nadal, mam nadzieję, że się to niedługo zmieni, to mam ograniczone pory czasowe, kiedy tak naprawdę mogę nagrywać, no bo wiecie, jednak skoro jestem zatrudniona, no to głupio byłoby tak w trakcie pracy coś nagrywać. Stąd właśnie akurat ta pora obiadowa i zazwyczaj stąd się bierze to, że o tej porze dopiero moje vlogi się zaczynają. Znacząc to, że właśnie do tej pory, czyli do popołudnia, czas się spędza przed kompem i w ogóle pracując, to ile tego dnia każdego, ile czasu z każdego dnia nam zostaje na to robienie czegoś dla siebie. Niezależnie, co kto lubi robić, bo jedna osoba nagrywa, inna osoba uprawia jakiś sport, ma jakieś hobby i tak dalej. Inni mają ich hobby, nie nagrywają. W każdym razie spędzają ten czas po swojemu. Do tego czasu z każdego dnia jest naprawdę niewiele. Cebuli nie wyciągnęłam, przerwa, mówię. I mnie osobiście to naprawdę troszkę przerasta, że no jednak przyjęło się tak, że trzeba niby doceniać to, że się ma tą pracę, a jednak uważam, że żyjemy w takich czasach, że jednak to nie jest nic wybitnego, żeby po prostu mieć pracę, tak? Większość ludzi ma pracę i jeżeli ktoś chce mieć pracę, to myślę, że pracę dostanie. Bo możliwości jest, uważam, nieskończona ilość i to, że ma się po prostu jakąś pracę, no to wiecie, może to nie być wymarzona praca, ale po prostu, że ma się pracę, no to nic wybitnego, nic nadzwyczajnego. No a jednak młodzi jesteśmy raz i w ogóle żyjemy raz i ten czas, który teraz spędzimy pracując, nikt nam go nie odda za 30 lat. W ogóle nikt nam go nie odda, oddadzą nam go na emeryturze, kiedy już będziemy prawdopodobnie no nie w takiej kondycji, żeby cokolwiek z tym czasem w ogóle robić. Co dla mnie totalnie nie ma sensu, żeby akurat wtedy mieć tego czasu więcej, chciałabym go mieć teraz. Więc myślę, że prędzej czy później etat się skończy. Tylko wiecie, to jest jednak taki krok bardziej musi być przemyślany, zaplanowany i trzeba wiedzieć, czego się chce konkretnie, mieć plan i go też zrealizować. Uważam, że tak jak kiedyś się mówiło właśnie, że o, trzeba docenić to, że masz pracę, coś tam, to teraz totalnie, wiecie, jakby no nie jest to aktualne i myślę, że większość ludzi jednak o tym marzy, żeby właśnie mieć więcej tego czasu wolnego i spędzać go tak, jak chcą.
czy to właśnie podróżując, czy nie wiem, oddając się swoim pasjom, czy whatever, albo chociażby, może nawet nie o to chodzi, ale też o to, żeby po prostu ten dzień sobie po swoim układać, że wiecie, teraz jak ja pracuję, no to od 9 do 5 jest mój czas pracy. Czy ja skończę zadanie wcześniej, czy nie wiem, po prostu wyrobię się z danymi zadaniami danego dnia w krótszym okresie czasu, to niczego nie zmienia, ponieważ ja pracuję od 9 do 17. I czasami jest tak, że wiecie, że tych zadań nie macie dużo i tak się z nimi szybciutko uporacie, a jednak nie możecie wyjść z domu, nie możecie już nic zaplanować, no bo wiecie, jednak teoretycznie jeszcze coś może wam spaść na głowę, jakiś inny obowiązek i ten czas jest taki naprawdę marnowany. No bo ani nie spędzacie tego dnia po swojemu, ani de facto od 9 do 17 non stop nie pracujecie. I dla mnie ta kwestia jest no, dość problematyczna i dość męcząca w ostatnim czasie, że po prostu widzę, ile czasu mogłabym po prostu spędzić, teraz zauważam, ile razy mówię po prostu, ale ile czasu mogłabym spędzić na coś, co lubię, jednocześnie zachowując tą samą jakość mojej pracy, a ze względu na to, że jestem zatrudniona na umowę o pracę, no to nie za bardzo jest taka możliwość, żebym jedno z drugim, wiecie, połączyła. No a jednak teraz jestem w takim okresie mojego życia, że nie mam ani rodziny, ani wiecie, jakichś większych zobowiązań i uważam, że no jednak to jest najlepszy czas, żeby z tego życia pokorzystać, bo później jest ciężko, cokolwiek by wam ludzie nie mówili, no jednak chcecie zaplanować chociażby jakiś wyjazd, macie psa, czy macie dziecko, no i jedziecie gdzieś. No to macie albo opcję A, zostawić psa czy dziecko w domu z kimś, albo u kogoś, albo wziąć ze sobą dziecko lub psa, no i wtedy musicie pójść na pewne kompromisy, no bo ani dziecko, ani pies nie jest w stanie spędzić, wiecie, takich bardzo aktywnych wakacji, jednak dzieci chcą się też pobawić, potrzebna jest im większa doza uwagi i jednak nie możecie tylko myśleć o sobie i o tym, jak wy byście chcieli ten czas spędzić, no i nawet codzienność, nie chodzi tylko o wakacje, codzienność jest zupełnie inna, jest więcej obowiązków i no musicie po prostu kompromisować to z tym, co, jakie wy macie wyobrażenie na dany dzień. Więc no nie wyobrażam sobie teraz tych lat po prostu tak przepracować od 9 do 5 każdego dnia roboczego i obudzić się później, że no, już nie jestem w tej formie, czy wiecie, już nie mam tyle siły, mam tyle rzeczy wokół siebie dodatkowych, że no jednak nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, pewne rzeczy zrealizować, które bym chciała zrealizować. Ale na ten moment no jest jak jest. Mogę nagrywać, kiedy mogę nagrywać. Mam tyle czasu, ile mam i pracuję nad tym, żeby z tego wyjść, żeby po prostu bardziej żyć po swojemu, na własnych zasadach. I nie mówię, że tej pracy wtedy będzie mniej. Ale wiecie, jednak jak się pracuje tak jak wtedy, kiedy się chce pracować, a i też w takiej formie, kiedy się chce pracować, no to jednak zupełnie inaczej to życie wygląda, taka codzienność, a jednak ciężko jest być tak szczerze szczęśliwym, myślę, tak cały czas i nie marzyć sobie o tym, jak mogłoby być, jeżeli tak naprawdę super, jeżeli się uda nam, wiecie, zwiedzić ileś tam krajów w ciągu roku, powiedzmy 3 razy wyjechać na wakacje, ale jednak wiecie, ile to jest w perspektywie całego roku, te, nie wiem, niecały miesiąc, który spędzimy gdzieś za granicą i będziemy się super bawić, no. Myślę, że jednak właśnie bardziej warto zadbać o tą codzienność, która jednak jest znaczną, nie wiem, większością naszego życia, niż te okazjonalne wyjazdy. Dobra, nie będę wam pokazywać całego procesu, bo jest głośno i już wam to ostatnio pokazywałam, ale tylko przypominam, tofu wędzone trzeba wcześniej dzień zamarynować z sojowym sosem, wędzoną papryką, możecie dać ostrą jeszcze paprykę słodką, wymieszać to, pokroić, zostawić na noc i tofu wtedy jest dobre, inaczej nie jest dobre. Tyle. Zgadnijcie, która porcja jest moja. Przecież widać, gdzie Patryk siedzi, ale ta czy ta? Jakby bro, it's huge. Bardzo białego mężczyznę i długi.
tego gościa, będziemy grać w Wormsy i zmienił właśnie już długość żywotności robaka. Zanim zaczęliśmy grać, już nikt ze mną nie wygrał. Żeby była dłuższa rozgrywka i dementuje, udało mi się wygrać i tak ten bilans jest nikt tego nie poważnie. Pamięta. Nikt tego nie pamięta. Nikt tego nie było świadków. Nie było świadków. Idź na śmierć, dawaj. Kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? I zawsze wygrywa, jest niepokonanym Wormsem. Czekamy na rewanż. Będą kolejne pojedynki. Wygrał lepszy. Kiedy? Nawet dzisiaj. No, ciekawe. Myślałam, że już nie chcesz grać tą głupią grę.